Dzisiaj przywiozłem pal bruczku trochę, oczywiście używany, nie? Czyli drugiej kategorii. Nie będę się kosztował na tutaj nowy polbruk, jak to nie jest moje obejście, nie? Więc skorzystam z używanego polbruku. Na razie przywiozłem jedną łyżkę, tak jak sami widzieliście, filmowałem wam tą drogę. A w drodze powrotnej wziąłem resztę płyt betonowych, które tutaj złożyłem sobie pod drzewkiem, wymontowując tam z tego placu, nie? Co wcześniej wam pokazałem. Tu mam jeszcze całe płyty, ale te całe płyty szef mówi, że mu się przydadzą. Tak mu się przydadzą, to tylko na paletę ułożę, a on je weźmie i tam, nie wiem, gdzie tam sobie będzie chciał zagospodarować, to sobie je weźmie, nie? Jeszcze stąd muszę płyty usunąć, ale to przyjdzie na to czas. No sami widzicie, że tu jest to brzydko jest, no. Będę chciał po prostu wymienić tutaj na polbruczek, nie? Ale to na razie zajmę się tym obejściem tam z tyłu, koło warsztaciku mojego tam z tyłu. I póki co tam na razie będę układał. Jeszcze będę potrzebował żwiru trochę do pod spód, do układania. Będę musiał mu chyba powiedzieć, żeby mi kupił mi żwir, bo trochę za nisko mam, muszę trochę podnieść. Ja wczoraj się tutaj głowiłem, gdzie to zagospodarować. Trzy taczki wywiozłem ziemi. Znaczy ziemi, takiego grysu. Bo to resztki z tego chodnika tutaj. Ale wody. Całą noc podało. Całą noc podało. Ale twardo jest w miarę. Dobra. Chyba wrócę z powrotem z tym materiałem. Żeby tutaj wyrównać, nie, w miarę, żeby nie sypać tyle piachu. Jeszcze będę musiał zdemontować te deski przy murze. To są. No. Dobra, zabieram się do pracy. O, fachowa szufla. A rękawiczki mogłem wziąć. A dobra. No bo w sumie racja. Po co ja mam to wywozić na gospodarstwo i prosić szefa, żeby przyjechać z ładowarką? A dzisiaj przywiozłem piachu. Tylko nie wiem, gdzie go wysypać. Bo tu mam te płyty. Płyty mam nowe, znaczy stare, znaczy się. Będę musiał sypnąć na te płyty i na tą trawę tutaj, nie? Ale później zbierać z tego.
No i no tak, a jak ja tutaj wiadę? Nie wiadę. Będę się musiał rozstawić łapami i przesypać. Ciężki ten piach, kurczę. Powiem wam, że ładowarka miała problemy, żeby jechać takim ładunkiem w ogóle. Ale to mokre. No, grabkami rozgrabię. Na to dam żwir. Wypoziomuję ogólnie. Żwir nasypię i chcę to sypać tutaj. Bo tak, tu jest 15 cm. Do tych płyt starych. Kostka ma 8 cm. Więc teoretycznie trzeba było 5 cm nasypać żwiru. Ale jakbym dał teraz ten piach, ziemię po prostu i dopiero wtedy żwir, to trochę zaoszczędzę żwiru. Zobaczcie tutaj. Tutaj stara płyta leży w tym miejscu i to było układane 7 lat temu. Nie 7, 6 lat temu to było układane. No. Kolega przyszedł, który tam jest budowlańcem i to było układane na tej, na ziemi, bez żwiru, nie? Bo akurat nie miałem. I kolega przyszedł, mówi, o kurczę, po zimie zobaczysz, ci tutaj powysadza do góry, nie? Będziesz musiał robić jeszcze raz, bo ja będę musiał przyjechać i ci zrobić. Ja mówię, możliwe, nie wiem, może i powysadza. Mówię, ale jest bardzo dobrze zrobione, nie? Co ty tam się znasz? Mówię, do mnie mówi, zobaczysz, będziesz musiał robić to od nowa. No i mówię, dobra, no to trudno, będę robił od nowa. No, 6 lat leży. Nic nie wysadza, elegancko, równo, bez żwiru, na samej ziemi. To rozgarnął, zobaczył jak to będzie. Jak to będzie wyglądało. Ja wiem, że tak się nie powinno robić, ale robię tylko dlatego, bo od gospodarstwa do mojego domu dzieli mi około 10 km i za każdym razem jak coś chcę przewieźć, no to muszę brać ładowarkę, która nie jedzie szybciej jak 20 na godzinę. Więc pół godziny tu trzeba jechać, pół godziny jechać na gospodarstwo z powrotem. Więc nie za bardzo mi się to chce. Po prostu jeździć tam i z powrotem w kółko. Przywiozłem wczoraj polbruczek. Dzisiaj przywiozłem piach. O, kurczę. Akurat pogoda dzisiaj taka nędzna jest, deszczowa, więc wziąłem sobie wolne. Do pracy już nie idę na wieczór. Zajmę się tutaj tym całym tarasikiem, no. Dlatego muszę wykorzystać materiał, który mam przy sobie. Nie mogę wziąć więcej, jakbym chciał, no. Żeby to lepiej wyglądało. Znaczy, no mógłbym wziąć więcej, ale chodzi o to odległość, nie? No, a to zaraz taki ja jadę, teraz muszę maszynę odstawić, no to teraz i żona musi razem ze mną samochodem jechać. Niepotrzebne koszta, nie? Niby niedużo, ale powiem wam, że jeżdżenie tam i z powrotem przez miesiąc czasu to robimy 1200 km do pracy i z powrotem. Więc część paliwa mam od szefa, ale jak przekroczę kilometry, to muszę już nalać ze swojego.
bo o ile w trasie pali mi niedużo ten samochód, około tam 6-7 litrów, no to tutaj na dojazd do pracy to 8-9 spali. No to wtedy się robi dosyć spory wydatek, nie? No, nieźle nie patrzę, nie wygląda. I tak mógłby to w sumie zostać, tam wybiorę jeszcze ten gruz, żeby to w miarę gładko było. Potem rozprowadzę sznureczek od tamtego roga i wezmę poziomicę i będę... A patrzcie, no kurczę, poziomicę mogłem wziąć. Dobra, teraz wezmę. Dwumetrową poziomicę ma. Ja mam tu trochę za krótko. Poziom. Muszę spadek zrobić w tą stronę spadek, nie? Żeby był. Żeby woda się po prostu nie stała w miejscu, tylko w tą stronę. A tu, gdzie mam te drzwiczki do warsztaciku, to będę musiał zrobić ze spadkiem w tamtą stronę. Delikatnie, nie? I tam wyjść na równo. Tutaj na równo wyjść z tymi płytami. Ze spadkiem na dół i wtedy na równo zrobię z tamtym krawężnikiem. No, to będzie dobry. Dobry myk. Dobra, jadę za. Też rzadkie, wiesz, wody w to wsiąkło. No już grabkami rozdysponowałem trochę. Nie, ja do domu wziąłem, bo myślałem, że tu trzeba tworzyć. No tam może troszkę do krawężnika dojechać. O, już wystarczy. Tak. 3 cm mniej więcej trzeba, do góry trzeba, tutaj musisz do siebie wziąć. Gładko, znaczy taką, wiesz, warstwę mało zrobić. O. Dobra. Jeszcze tak, no, sznurek będzie, to? Tam, bo tam miałeś. Dobra, to wszyscy, bo tam dziura jest. Gdzie? Czekaj, czekaj. Gdzieś dziurka była. To trzeba przysypać, prawda? Jeśli nie pamiętam, przejdź. Tu chyba. O, tu jest dziura, no. Albo tutaj nasypię po prostu. Te miejsca. O, no. Tam jest do kanalizacji, bo wiesz, ta dziura była. Taki stary, tak? Co? Stara, no nie? Stara rura, ale do kanalizacji, czyli no. Jakby piach wleciał, to by zapchało. Mhm. No. To jest silikon. Do plastiku, wszystko. Tam możesz trochę, ono, wsunąć. O, wystarczy, no. No i tutaj jeszcze to się rozdysponuje. No, to tutaj, tak po wszystkim po prostu. Trzeba będzie jechać i tak, bo muszę wziąć poziomicę dwumetrowo. Będzie potrzebna i sznurek od niego, nie? Dratwę. Bo nie mamy dratwy, nie? Tutaj. No, a muszę poziom ustalić. Muszę tam, z tamtej strony wyjść na równo. No to, to też, no. Muszę tarczę wziąć do szlifowania, do cięcia, jedno pożyczyć. Thank you.
Thank you.